Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Panie burmistrzu, porozmawiamy dzisiaj o remoncie tej głównej drogi do Wisły. To remont trudny, czasochłonny, ale konieczny. Tak, rzeczywiście przed nami trzyletni okres przebudowy drogi. Potem mam nadzieję, że wytłumaczę, że może nie do końca trzyletni, pewnie krótszy. Trudny okres przed nami rzeczywiście, no ale jestem przekonany co do tego, że bardzo zasadny i bardzo konieczny, no bo sami Państwo widzicie, jak wygląda droga do Wisły. Panie burmistrzu, kiedy zapadły decyzje o projektowaniu oraz o realizacji tej inwestycji? No i jaki wpływ miało miasto na kształt? Oj, jeżeli chodzi o w ogóle podjęciu decyzji o projektowaniu, o przystąpieniu, wyłonieniu wykonawcy na opracowanie dokumentacji, te decyzje zapadały jeszcze w roku, mogę przypuszczać, w 2013, bo samo wyłonienie, przygotowanie przetargu już na prace projektowe były w latach 2014, a więc jeszcze przed tą ubiegłą moją pierwszą kadencją. Jakie miasto miało wpływ na to wszystko? Trudno mi jest to ocenić. Rozpoczynając swoją pierwszą kadencję, w zasadzie zastałem pracę na końcowym etapie projektowania z wielką presją czasu do tego, żeby ukończyć i uzyskać pozwolenia budowlane, pozwolenia ZRID-owskie, tak aby móc złożyć całą dokumentację i całe przedsięwzięcie do programu RPO Województwa Śląskiego, aby móc uzyskać dofinansowanie, bo tylko i wyłącznie ten spełniony warunek mógł pozwolić na to, żeby droga była przebudowywana. Każde spóźnienie, każde wyłączenie jakiegoś odcinka, poszerzenie spowodowałoby to, że nie było możliwości już potem zdążyć czasowo i złożyć tą dokumentację do konkursów. A to przekreślało jakiekolwiek szanse na to, żeby wyremontować czy przystąpić potem do inwestycji. Projektowanie w 2014 roku, natomiast decyzja co do budowy, przebudowy, no to już jest jesień ubiegłego roku, podpisanie umowy bodajże na jesień, tak, na jesień w grudniu ubiegłego roku. Wtedy został wyłoniony wykonawca, podpisana umowa, no a teraz trwają prace. Panie burmistrzu, kto jest inwestorem? No, inwestorem głównym jest Urząd Marszałkowski, a w jego imieniu zarządzający tą drogami w województwie śląskim, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a więc to ten organ jest odpowiedzialny za projektowanie, za zakres rzeczowy, za finansowanie, no i za odbiory, za dopilnowanie wszystkich technicznych aspektów całej tej inwestycji. Na jakim obecnie etapie jest remont? Co się tam teraz dzieje na chwilę obecną, panie burmistrzu? Trudne pytanie i bardzo, bardzo takie niezręczne pytanie, aczkolwiek bardzo potrzebne rzeczywiście. Na tym etapie wszyscy widzimy, że są przygotowania do rozbiórki mostu na Gachurze i tam w tej chwili jest składanie mostu tymczasowego. Oczywiście są wprowadzone trzy wahadła, na których trwają prace w konstrukcji drogi, czyli wymiana podbudowy. Trochę słabo to wygląda pod względem zaangażowania prac w tym okresie czasu, który już w tej chwili mamy za sobą, ale ono wynika po prostu z wielu czynników, o których chyba mało kto jest świadomy, a jednym z takich czynników jest to, że po prostu wykonawca nie mógł dostać materiału i tu już też uprzedzę pytania, no to dopiero teraz się dowiedział, nie, dowiedział się dużo wcześniej, że te materiały mu będą potrzebne, ale sytuacja na rynku budowlanym, sytuacja w różnych hurtowniach okazała się taką, która nie pozwoliła na płynne dostawy wynikające z harmonogramu, który wykonawca sobie założył. Do tego dołożyły się warunki pogodowe, które niestety nie pozwoliły, czy nie dają szans na to, żeby w odpowiedni sposób zawibrować pierwsze warstwy konstrukcyjne drogi. W związku z tym nie ma szans, żeby właśnie główny inwestor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, odebrał pierwsze warstwy wykonanej dobrej roboty, w związku z tym, że ona nie jest w stanie być wykonana dobrze, w związku z tym również no, jak gdyby wydłużono ten czas realizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że już niebawem też jak warunki pogodowe się poprawią, to te roboty już ruszą pełną parą.
były planowane, w związku z tym, że nie było też tego materiału na budowie, były planowane wprowadzenie dwóch kolejnych wahadeł tutaj w centrum miasta i tutaj no wręcz błagałem na Radzie Budowy inwestora i też wykonawcę, żeby tego nie robić w momencie, kiedy są rozgrzebane trzy wahadła, na których niewiele się dzieje i to jest zupełnie niezrozumiałe dla mieszkańców, dla turystów. Jest to denerwujące, w związku z tym nie byłbym już w stanie w jakikolwiek sposób tłumaczyć, dlaczego kolejne odcinki rozgrzebiemy, a potem na nich nie będzie się wiele działo, bo na przykład nie będzie materiału. No i tak się stało przez tydzień, czy mam nadzieję, że do końca tego tygodnia również nie będą wprowadzone te wahadła. Aczkolwiek one będą w późniejszych okresach na pewno wprowadzane, bo okres realizacji, czas realizacji i zakres realizacji jednak wywiera dosyć mocną presję czasu na wykonawcy i też na inwestorzy. Oczywiście, panie burmistrzu, miasto cały czas monitoruje przebieg remontu. Pani redaktor, czasami czuję się jako główny wykonawca i główny inwestor na tej budowie, bo tyle, ile telefonów odbieramy w Urzędzie Miasta. Też w jakimś zakresie współczuję trochę samym pracownikom, bo jest to niezręczna rola wtedy, kiedy nie ma się w zasadzie na nic wpływu, bo to przecież inwestor jest zupełnie inny, nie my to realizujemy, nie my nadzorujemy. Ale tak, co tydzień uczestniczymy w naradach. Ja też jestem prawie że raz na dwa tygodnie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dyskutujemy na różne tematy, też próbuję apelować, prosić, no ale też te nasze relacje są mniej więcej takie same, jakby sąsiad u mnie budował budynek i chciał mieć elewację różową, a ja bym go prosił, żeby miał niebieską, no i albo w jakiś sposób wyjdzie mi naprzeciw mojej prośbie, albo de facto no, powie, że jednak nie i zrealizuje to w takim zakresie, jakim jest zaplanowane wcześniej w dokumentacji projektowej. Więc tutaj my, nasza rola jest tylko jako tego proszącego, apelującego, sygnalizującego różnego rodzaju problemy, ale ona się tylko i wyłącznie do tej roli w zasadzie sprowadza. Natomiast tak, jesteśmy cały czas aktywni i w zasadzie droga to jest no główna inwestycja, mimo tych wszystkich inwestycji, które realizujemy jako miasto na własnych terenach, no to zdajemy sobie sprawę, że jest najbardziej uciążliwa dla naszych mieszkańców, no i też czujemy tą odpowiedzialność za to, co się dzieje na drodze. No właśnie, czy mieszkańcy mogą gdzieś szukać tych informacji o remoncie, co się aktualnie dzieje, gdzie są jakieś wahadła? Panie redaktor, tak naprawdę najlepszym źródłem informacji to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Rzecznik prasowy, który udziela odpowiedzi, w jaki sposób udziela, też na to nie mamy wpływu, w jakim zakresie udziela, też na to nie mamy wpływu, ale to właśnie główny inwestor te informacje prowadzi. U nas jest zakładka na stronie internetowej miasta, do której aktualizacji zobowiązał się inwestor zastępczy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, więc tam też można śledzić, no a tak naprawdę to właśnie Zarząd Dróg jako główny inwestor tej inwestycji. Panie burmistrzu, pojawiają się też zarzuty mieszkańców, że ta przebudowa drogi tak naprawdę nic nie zmieni. Jakby pan się do tego ustosunkował? No, to pierwsze pytanie takie, czy w związku z tym w ogóle przebudowywać drogę i w ogóle ją remontować? Czy zostawić na kolejnych 20 czy 30 lat niewyremontowaną do tego momentu, aż się całkowicie rozsypie? Przypomnę, że dwa lata temu, czy albo półtorej roku temu Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował się na to, żeby nałożyć nakładkę 4-centymetrową bodajże nawierzchni, ze względu przed remontem, mimo tego, że było wiadomo, że ten remont już w zasadzie będzie miał miejsce, ze względu na to, że stan techniczny samej nawierzchni, konstrukcji nawierzchni czy konstrukcji drogi był już tragiczny i obawiano się, że nie dotrwamy do okresu wiosennego, bo droga się rozsypie pod wpływem mrozów, śniegu, warunków panujących tutaj, w związku z tym nie było wyjścia. Więc ten remont i tak musiał się odbyć, bez względu na to, jakie w społeczeństwie gdzieś tam krążą różnego rodzaju opinie i też oczekiwania. Czy ona coś zmieni? Jestem przekonany, że tak, bo zmieni na pewno płynność, bezpieczeństwo. Od Jawornika do Oazy, czyli do Ronda na Oazie, na pewno wygląd i wizerunek miasta, który jest tragiczny. Chcę tylko przypomnieć wszystkim tym, którzy co drugi dzień do mnie piszą listy, jak wygląda chodnik przy głównej drodze w samym centrum miasta na ulicy Kolejowej, w którym są wrośnięte korzenie i nim nie, za bardzo nie idzie przejść, posprzątać, pozamiatać, czy cokolwiek z tym zrobić. No przecież tak nie może wyglądać miasto turystyczne. Oczywiście można mieć wątpliwości co do
różnych odcinków drogi, czy na przykład nie powinna być wybudowana dwupasmówka do Jawornika. Tak jak już wcześniej powiedziałem, ja nie miałem wpływu na to, w jakim zakresie ta inwestycja będzie realizowana, aczkolwiek zdaję też sprawę z tego, że argumenty używane przez zarządcę drogi są bardzo mocnymi argumentami. I tutaj naprawdę, jeżeli ktoś rzeczywiście merytorycznie do tematu podejdzie, to też jest w stanie zrozumieć argumentację zarządcy drogi. Poza tym wiele sygnałów gdzieś tam było puszczane w środowisko, że droga będzie przebudowywana po stronie kamieniołomu. To też temat bardzo żywy, który nie jest realizowany, więc przebieg modernizacji był już dużo wcześniej ustalony, ale argumentem do tego, że ta droga nie biegnie po lewej stronie, no to są na przykład funkcjonowanie kamieniołomu, czyli zakładu wydobywczego, górniczego, który rządzi się pewnymi prawami. Wygaszenie tego zakładu powodowałoby potężne odszkodowania, bo po prostu jest to czynny zakład. Nie można wybudować różnych konstrukcji tam na tym wale ze względu na to, że ten wał jest wałem ochronnym do kamieniołomu, ma chronić tą część ustrońską przed właśnie strzałami, drganiami, hałasem. W związku z tym jest wiele czynników, wiele jeszcze innych, o których pewnie nie ma czasu na to, żeby ich konkretnie, dokładnie poruszyć. W związku z tym no, na tym etapie zarządca drogi zdecydował się o takim remoncie i przebiegu. Dla mnie to też jest argument taki, że droga w tym zakresie pomiędzy przejazdami na Obłaźcu, wyremontowanie jej, jeżeli w momencie wybudowania byłaby sytuacja wybudowania obwodnicy po lewej stronie od strony kamieniołomu, w którymś momencie miasto dostałoby jak gdyby taki niechciany, myślę, że spadek w postaci zrujnowanej drogi bez ścieżek rowerowych, bez chodników, które spadłyby na barki miasta, musielibyśmy my wydatkować realizację tego zadania i ją prowadzić, a to jest kilka ładnych milionów. W zasadzie nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. W związku z tym przebudowa jest zasadna, jest konieczna, co wcale nie świadczy o tym, że nie powinniśmy i to będziemy robić i mocno też w jakiś sposób apelować, naciskać, interweniować z burmistrzami, również tutaj zainteresowanymi, jeżeli chodzi o przebieg drogi, że nie mamy mówić o kolejnym drugim pasie od Manhattanu do Polany, albo też do Gachury, a być może do Jawornika. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie ten okres wykorzystywać do tego, by lobbować, by uświadamiać, jaki jest problem komunikacyjny nie tylko Wisły, ale również i Istebnej i Ustronia. Kolejny temat, który się pojawia, to rondo na Jaworniku. No tak. Wykonawca, główny inwestor w pierwszej wersji zaplanował przebudowę drogi i wybudowanie tam skrzyżowania ze światłami. Ja sam byłem do tego pomysłu bardzo sceptycznie nastawiony i wychodziłem z założenia, że no, jakiś chory, poroniony pomysł i powinno być rondo wybudowane, ale też nie znałem żadnych argumentów. Po wysłuchaniu tych argumentów zarządcy drogi, który pokazywał mi różne mechanizmy działające na światłach, na skrzyżowaniu ze światłami i też na rondzie, pokazał, że w momencie korkowania, w momencie zwiększonego natężenia ruchu światła i inteligentne światła są dużo lepszym rozwiązaniem niż samo rondo. I ja przyjąłem te argumenty, natomiast mieszkańcy i przedsiębiorcy bardzo mocno zaktywizowali się w tym zakresie, no i kierowali różnego rodzaju pisma. To nie były pisma podpisane przez jedną osobę, ale też przez kilkaset osób. Wnioskowali o to, żeby powstało rondo. W związku z tym zarządca drogi jak gdyby no, przychylił się do tej prośby i powstanie tam rzeczywiście rondo. W moim odczuciu ono będzie może bardziej płynne w takim codziennym funkcjonowaniu, natomiast w momencie, kiedy to natężenie ruchu będzie większe, no to już nie do końca. Z prostej przyczyny możemy zobaczyć, jak funkcjonuje rondo na Ołazie, gdzie główny potok jest od strony Głębiec, a włączają się ludzie od strony Czarnego Malinki, Nowej Osady. I to włączenie się na to rondo jest bardzo utrudnione. Analogiczna sytuacja jest na Jaworniku, gdzie od Jawornika osoby, które będą chciały poruszać się w kierunku do Ustronia, będą wjeżdżały na rondo i w zasadzie będą miały pierwszeństwo na tym rondzie,
a wszyscy ci, którzy będą od centrum wjeżdżali, będą musieli ustąpić tym z Jawornika. W związku z tym, w moim odczuciu, to nie jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o płynność ruchu. Niemniej jednak takie decyzje zapadły na prośbę mieszkańców. Całe szczęście istnieje możliwość również wprowadzenia sygnalizacji w razie czego na rondo. W związku z tym te możliwości też jeszcze są do korygowania pewnie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jaki będzie ruch płynny. Czyli te decyzje już zapadły, tak? Tak, oczywiście, że tak. Jest dokumentacja, jest konkretnie skosztorysowana, zaoferowana przez wykonawcę. W związku z tym ta realizacja będzie tak wyglądała. Kiedy prace rozpoczną się? No. Oj, no to ta droga jest poetapowana na wiele, wiele etapów i to będzie wynikało z harmonogramu, to będzie też wynikało z różnych czasookresów realizacji wahadeł na przykład, bo nie można rozkopać wszystkiego, żeby się mieścić, żeby kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów miało szansę zmieścić się pomiędzy jednym a drugim wahadłem, co też nie jest w tym momencie łatwym już. A co dopiero jakbyśmy kolejne etapy rozgrzebali, brzydko mówiąc, jeszcze pomiędzy tymi istniejącymi wahadłami. Panie burmistrzu, co wchodzi w zakres tej inwestycji? Mówimy tutaj o tych etapach, że musimy podzielić tą inwestycję na etapy. Jak po prostu ten remont będzie przebiegał? Co tam jeszcze zostanie zrobione? Jak będzie już finalnie wyglądała ta droga? Przez całe centrum miasta zostanie wybudowany dodatkowy trzeci pas lewoskrętów, co w moim odczuciu na pewno upłynni ruch, bo też obserwując przez kilka lat i będąc żywo zainteresowanym, czy właśnie to coś zmieni, czy nie zmieni, jestem przekonany, że głównym też miejscem korkowania się jest samo centrum miasta, bo tam często ludzie, kierowcy zastanawiają się, gdzie skręcić, jak skręcić. W związku z tym środkowy pas pozwoli na to, żeby spokojnie zatrzymać się i poczekać na miejsce, w którym, czy na moment, w którym będzie można dokonać lewoskrętu. Tej szansy w obrębie ulicy Wodnej, w obrębie tutaj ulicy Lipowej i w samym ścisłym centrum po prostu nie było. I to na pewno upłynni. Poza tym to spowoduje też poszerzenie całości pasa drogowego i no nie będzie to bez znaczenia. Oczywiście również ścieżki rowerowe i moment, w którym rowerzyści korzystają z głównej drogi, kiedy ich nie można wyprzedzić, też na pewno nie jest bez znaczenia, już nie mówiąc o bezpieczeństwie. Chodniki z całym przekonaniem, oczywiście bezpieczeństwo i wizualny wygląd samego centrum miasta. Ale też przy całej przebudowie drogi myślę, że nie można zapominać o przebudowie linii kolejowej pomiędzy Bronowem a Wisłą, bo to również wpłynie na czas zatrzymywania się czy opuszczania ramp na przejazdach kolejowych. Przeniesienie przystanku kolejowego z Obłaśca w rejon Jawornika też spowoduje to, że ten czas zamykania ramp będzie po prostu dużo, dużo krótszy. Nie pięciominutowy czy sześciominutowy, jak to jest do tej pory, a też 30 czy 40 sekundowy, bo taka po prostu będzie, taki będzie automatyzm jak gdyby zatrzymywania. W związku z tym ta droga, przebudowa drogi na pewno poprawi, na pewno usprawni, na pewno będzie zupełnie inna odsłona miejscowości w tym zakresie, ale też też zdaję sobie z tego sprawę, że nie zwiększy znacznie przepustowości. Tylko drodzy Państwo, Panie redaktor, wybudowanie od Polany nawet drugiego pasa do Jawornika zupełnie niczego nie zmieni. Bo przecież mamy wąskie gardło przez całą Polanę i do Manhattanu. My musimy mówić o tym, żeby ciągnąć drugi pas ewentualnie od Manhattanu do Polany. Bo to jest identycznie ta sama analogia, jakbyśmy do rury 75 kanalizacyjnej na przykład włączyli rurę 120 i liczyli, że cała woda zgromadzona w rurze 120 przejdzie tą 75. No to jest po prostu fizycznie niemożliwe. W związku z tym ta rozbudowa i to upłynnienie, czy też zwiększenie przepustowości drogi musi odbywać się poszczególnymi etapami. No po prostu. Panie burmistrzu, ale to, że ma być drugi pas, że się pojawi, gdzieś tam się o tym mówiło, tak? To znaczy, były takie, tylko takie plotki, że znaczy, czy był było jakiś pomysł? Może tak. Ja nigdy nie widziałem żadnego projektu, żadnej koncepcji, oprócz koncepcji przebiegu możliwych dróg
do Jawornika, bo takie opracowanie kiedyś było przygotowywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jakie są możliwości poprowadzenia w obrębie kamieniołomu ewentualnie drogi, ale to tego nawet nie można było koncepcją nazwać. To było po prostu jak gdyby wskazanie różnych możliwości. Innych projektów, założeń nigdy nie było. Były zgoda, rezerwa terenu na przykład w samym centrum miasta na górze Skolnity i tam z boczami i podłączenie, zejście do ulicy Dziechcinka czy też w miejsce Ronda na Oazie, ale to była tylko rezerwa terenu, która była totalnie zbombardowana w momencie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego przez sam Urząd Marszałkowski, który twierdził, że to jest w ogóle niemożliwe i nierealne do wybudowania, a jeżeli miasto chce, to może to nazwać jako droga miejska, a nie droga wojewódzka. I też jeszcze chcę przypomnieć wszystkim mieszkańcom i nie tylko, że niestety warunki i finansowanie jest możliwe tylko i wyłącznie na tym poziomie ze względu na to, że droga jest drogą wojewódzką, a nie na przykład krajową, jak jest w wielu, wielu innych przypadkach, gdzie te estakady się buduje, gdzie jest połączenie z wieloma miejscowościami, również i wojewódzkimi, a również i krajami, połączeniami międzynarodowymi. Więc to wszystko ma wpływ na podejmowane decyzje w tym zakresie. Nigdy żadnych projektów i większych koncepcji nie było. O tym się mówiło. Były studium komunikacyjne realizowane, ale one były na poziomie miasta. I tylko tyle. To remont czasochłonny, ale też kosztowny. No tak, to 100 milionów złotych wydatkowanych na tą drogę. No w zasadzie chyba nie było większej przebudowy nigdy na terenie miasta. Była sytuacja przebudowy drogi na Kubalonkę. Tam też wszyscy narzekali, że Istebna jak przeżyje w ogóle, a tam było zupełnie odcięcie Istebnej i było wahadło przez całą ulicę Zameczek do Czarnego, o czym niektórzy zapominają dzisiaj i na barki miasta chcą w całym zakresie zrzucić przebudowę albo w 50% przebudowę ulicy Czarnej, która też mocno ucierpiała właśnie podczas przebudowy tamtego odcinka drogi wojewódzkiej. No więc... No, czasochłonny rzeczywiście, ale też musimy podkreślić jedną rzecz, że tak naprawdę utrudnienia i ograniczenia w ruchu wahadłowym będą tylko od kwietnia, tylko albo aż, no zależy dla kogo, co znaczy słowo tylko, przez 7 miesięcy, czyli od 1 kwietnia do 31 października, a potem ruch na ten okres jesienno-zimowy i też poniekąd wiosenny będzie przywracany w dwóch kierunkach. Również i w Tygodniu Kultury Beskidzkiej ten ruch ma być przywrócony w dwóch kierunkach. To wynika z zapisów kontraktu, umowy z wykonawcą, a więc też ten czas tak de facto no, spłaszczy się nam do 1,5 roku pracy w konstrukcji drogi, jeżeli chodzi o samą jezdnię i samą drogę, bo pewnie na poboczach będą te prace prowadzone również i w okresie zimowym, jeżeli pogoda i warunki atmosferyczne na to pozwolą. 3 lata, tak naprawdę 1,5, to nie jest dużo czasu, kiedy trzeba przebudować chociażby 4 obiekty mostowe, no i wymienić całą podbudowę całej drogi na odcinku, chyba 5 kilometrów, nawet dokładnie nie pamiętam. Mówił Pan o przerwie w okresie zimowym, o TKB, a przed nami sezon letni. Czy Pan się nie boi paraliżu? Ale oczywiście, że się obawiam. Oczywiście, że się obawiam i tutaj no, na pewno będą kłopoty i tutaj też zachęcam do tego, żeby znacznej części turyści, nasi goście korzystali z komunikacji kolejowej. Przecież mamy już świetnie skomunikowany Śląsk, jeżeli chodzi o kolej, warunki dojazdu pociągami są naprawdę na wysokim poziomie. Koleje Śląskie naprawdę zrobiły potężny krok do przodu w kontekście jakości taboru, komfortu dojazdu. No tylko to mogę poradzić, ale też myślę, że też uczciwie musimy powiedzieć, że te problemy nie są przez cały dzień i nie występują ciągle. Czasami to jest okres 10-15 minut, który wymagany jest, żeby poczekać, żeby się dostać do miejscowości. Są też takie momenty, w których trwa to godzinkę czy też 1,5, ale też trzeba jasno sobie powiedzieć, że często jesteśmy sami sobie temu winni, bo albo pchamy się na czerwonych światłach,
albo gdzieś tam nie zwróciliśmy uwagę i doszło do jakiejś kolizji, w związku z tym na wahadle blokuje całkowicie potem płynność, przepustowość. No i jeszcze różne inne zachowania kierowców no, wpływają na to, że czasami jest właśnie ten okres dłuższy potrzebny do poczekania. No po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość. W zasadzie ja jestem w sytuacji takiej, że nie mam innego wyjścia. Mogę prosić, mogę apelować i też przyjmuję to, co jest w tej chwili, no bo innego wyjścia jako mieszkańcy, jako turyści nie mamy, ale robimy też to, czy zarząd dróg robi to po to, żeby później było lepiej i realizujemy inwestycje w wielu miejscach na terenie miasta. Mam nadzieję, że za 3 lata będzie spokojniej, łatwiej, przyjemniej i dużo, dużo lepiej. Panie burmistrzu, opłata miejscowa, czy remont wpłynie właśnie w jakiś sposób na tą opłatę? Na razie nie obserwujemy w kontekście uszczuplenia wpływów z opłaty miejscowej w żaden sposób, czyli to też pokazuje, że tak naprawdę remont, on jest co prawda na bardzo wstępnym etapie, w związku z tym no, trudno cokolwiek dzisiaj określić, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby stwierdzić, że remont wpływa na mniejszą ilość turystów. Dzisiaj, bo też jeszcze musimy pamiętać o tym, że na przykład pogoda w maju w ubiegłym roku, a w tym roku jest zupełnie inna i ona też ma niesamowity wpływ na to, czy podejmujemy decyzję o wyjeździe na jakiś tam urlop krótki, 2-3-4-dniowy, czy też rezygnujemy z niego i jak prognozy pogody mówią o tym, że za tydzień będzie lało, no to średnio planuje swój wyjazd w tym zakresie, więc wiele czynników będzie miało wpływ na to, ale jestem też przekonany, że opłata miejscowa w żaden sposób nie wpływa na podjęcie decyzji przez naszych turystów. Czy podejmują decyzję o tym, żeby przyjechać do Wisły, czy też tej decyzji po prostu nie podejmują. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Moim i państwa gościem był burmistrz Wisły Tomasz Pujok.